O Jezu, bardzo proszę, żeby pan wyszedł na zewnątrz. Muszę podłączyć pani krawatę. Ale wszystko będzie w porządku, tak? No, mamy taką nadzieję. 42-latek nie ma pojęcia, że chorobę kobiety spowodowały leki na przeczyszczenie, które podstępnie podał jej jego syn. Tymczasem dzieci są bardzo podekscytowane, bo liczą, że teraz to tata będzie spędzał z nimi czas. Znowu zrobiło się słabo. No kurde. Ale przecież mówię, że w internecie napisali, że od tych lekarstw się nie umiera. Od jakich lekarstw? Żadnych, żeby to się miesza. Nic mi się nie miesza. On dał dzieci jakieś lekarstwa, żeby się pochorowała i miała biegunkę. Ciocia! Trzeba sprawdzić, co jest poziom razu. Ciocia, ty nie umierasz, bo tata mówił, że ci się pogorszyło. Ale tylko na chwilę. Jak dobrze. Pani Ewa naprawdę jest pod dobrą opieką. Mówiłam ci. No tak, no ale przed chwilą usłyszałem, że tu Łukasz podał pani Ewie jakieś lekarstwa. Jakie lekarstwa? O co to chodzi? O nic, serwa zmyśla. Łukasz, proszę cię, mów prawdę. Bo ja dałem ci do herbaty takie tabletki, żebym brzuch pobolał, żebym miała biegunkę. Czyś ty zwariował? Nie pomyślałeś, że możesz pani Ewie zrobić krzywdę? Właśnie twoje działanie spowodowało, że pani Ewa wylądowała w szpitalu. Czego ty nie rozumiesz? Nie rozumiesz, że lekarstwa tak działają? Szkoda tylko, że to ty nic nie rozumiesz. Łukasz! Nie się uspokoi. Nie, przepraszam, no, pani powinna odpoczywać, ja to... Nie powiem, że nic się nie stało, bo się stało. No ale go nic nie tłumaczy, tak? Dobrze, może niech pan spokojnie z nim porozmawia, dobrze? Tylko bez żadnych awantur. Bardzo proszę. Jasne, oczywiście, że tak. Sylwia, chodź, idziemy. Tata, bo Łukasz chciał... Bardzo cię proszę, nie tłumacz go. Mój syn przytruł opiekunkę jakimiś środkami przeczyszczającymi. Nakrzyczał na mnie i uciekł. A teraz jeszcze muszę wytłumaczyć, że źle zrobił. No ale jak ja mam to zrobić, skoro nie potrafię z nim rozmawiać? A nie dość tego, jeszcze będę musiał szukać opiekunki, bo przecież po takiej jeździe to pani Ewa do nas na pewno nie wróci. No, wszystko jest nie tak, odkąd nie ma mojej żony.